Iha! Ja! Słuchacie kontestacji! Opowieści Pastora Przedsiębiorcy Witam serdecznie Opowieści Pastora Przedsiębiorcy Więcej o mnie na mojej stronie internetowej www.koa.pl Dzisiaj parę refleksji o życiu Widziałem kiedyś, to było coś niesamowitego, wyszedł pewien człowiek, który mówił o życiu. I zaczął od tego, że wziął do ręki jedną piłkę i zaczął nią żonglować, taką piłeczkę do żonglerki. I zaczął mówić, że na początku jesteś sam i sprawia ci to problemy, sam musisz się nauczyć mówić, chodzić, oczywiście są rodzice, inni ludzie wokół ciebie, tak, to prawda, natomiast chodzi o to, że jesteś sam, potem, że dochodzi rodzeństwo i dorzucał kolejne piłeczki, pokazując kolejne etapy życia, koledzy, przyjaciele, dziewczyna, szkoła, hobby, pasja, studia, praca, samochód, dom, mieszkanie, co tam jeszcze tylko sobie wymyślisz i dokładał kolejne Piłki i mówił w ten sposób. Później się okazało, że jest to człowiek, który jest zawodowym żonglerem. W pewnym momencie żonglował chyba już dwunastoma piłkami. Pokazując, że w życiu tak jest, że ciągle dochodzą nowe rzeczy. Że to nie jest tak, że on mówi, nawet on już był takim wieku, zbliżonym trochę do emerytalnego. I kiedy żonglował tymi piłeczkami, mówił tak. To tak się wydaje: dzieci wychodzą z domu, ale tak naprawdę do tego domu wracają. Potem wracają z wnukami i ciągle, 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 ciągle jest coś. Ciągle coś dochodzi. Także w życiu życie polega na tym, że dodajemy różne rzeczy. To jest jedna z myśli, że jeżeli nauczysz, nie nauczysz się dobrze żonglować tym, co masz teraz, to będzie Ci coraz trudniej, bo rzeczy będą dochodzić. Czasami warto się zatrzymać i dobrze przyjrzeć, jak radzę sobie z tym, co mam, żeby później umieć dodać do tego kolejne rzeczy. W pewien sposób, czy chcemy, czy nie, te rzeczy będą dochodzić. Więc jest to jedna z metafor życia. Życie jest jak żonglerka. Ciągle dochodzą nowe rzeczy, Im, im lepiej umiemy zarządzać tym, co mamy, tym lepiej będzie później nam radzić sobie z kolejnymi rzeczami. Kolejne wydarzenie. Byłem kiedyś z moim znajomym, robiliśmy zajęcia z profilaktyki uzależnień i byliśmy między innymi... W zakładzie poprawczym i ten mój znajomy wymyślił sobie taką metaforę, czym jest życie. Wziął papier toaletowy, taki wiecie, szary, najtańszy. Odpowiednio go no zużył, to nie. Nie, nie, nie. Przynajmniej nie w tym znaczeniu, jakim zużywa się normalnie papier toaletowy, ale podniszczył go trochę. Pokazał ten papier toaletowy, rozwinął go i powiedział: Życie jest jak papier toaletowy: szare, długie i do. I reszta sali dokończyła. I właśnie opowiadał, jakie to może być życie, że może się źle zacząć, mamy fatalne rodziny, później jeszcze towarzystwo, próbujemy z tego wyjść, nie udaje się i rozwinął, jakie to może być trudne, ciężkie życie. Potem wyciągnął inny papier toaletowy, taki z tych najdroższych, z pięknymi rysunkami, pachnący, mięciutki jak aksamit, też go rozwinął i powiedział: Życie może być jak taki papier toaletowy. I tu miała nastąpić druga metafora: że w życiu może być inaczej. Jednak ktoś bardzo bystry z sali powiedział mu tak: Oczywiście, może i ten papier wygląda ładniej, pachnie, jednak ciągle jest do dupy. Nie bójmy się tego słowa nie bójmy się słowa do do dupy. Scala wybuchnęła śmiechem i widać było po moim znajomym, że się trochę zmieszał, bo nie o to mu chodziło. Chodziło mu, że można na dwa sposoby prowadzić życie, i chciał to trochę tak upiększyć, i wymyślił ten przykład z papierem. Na szczęście, ten mój znajomy jest bystrym człowiekiem, powiedział tak, oczywiście. I może być tak, że wychodząc stąd, pomyślisz, okej, okay, w takim razie ja, kiedy stąd wyjdę, wkręcę się w inne towarzystwo, tam gdzie. Skóra, fura i komura, będę dealował narkotyki, wkręcę się w takie towarzystwo, tam będzie bardziej luksusowo. On mówi, może, wtedy będzie bardziej luksusowo. Może twoje życie będzie wyglądało jak ten papier toaletowy, jednak ciągle jego przeznaczenie jest jednoznaczne. I wiecie, trafił tym. Naprawdę tym trafił. Słuchali go. Bardzo mocno go słuchali. Widzisz, to jest tak, że w życiu nadajemy sobie pewne metafory, przyrównujemy coś do czegoś żeby zrozumieć, jak coś działa, czym coś jest. Ktoś powiedział, że nic tak w życiu nie ogłupia, jak trująca metafora. Więc warto przyjrzeć się temu, jak nazywamy życie. Oczywiście życie ma wiele aspektów, w wielu aspektach może się różnie nazywać i te nazwy mogą się zmieniać w zależności od sezonu życia itd., 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 itd. ale nie da się w ciągu pół godziny powiedzieć o wszystkim, więc powiem, o czym się da powiedzieć. Więc ktoś może powiedzieć nawet takie koszulki są z napisami życie jest piękne, tylko ludzie to straszne świnie. Oczywiście można tego tak użyć. Można tak widzieć życie, że życie było piękne, cudowne, wspaniałe, tylko ci ludzie to straszne świnie i czasami ludzie to są straszne świnie. Rok temu kupiliśmy nowe auto i do tego auta szukaliśmy radia, gdzieś znaleźliśmy coś na Allegro, kupiliśmy Moja żona była wtedy sama w domu z dwójką dzieci, rocznym i trzyletnim, akurat dzwonek do drzwi wychodzi, gość z firmy przewozowej. Bożena raczej ma w nawyku, że sprawdza to, co przychodzi, tak zanim dostanie, natomiast wtedy było tak, jeden płakał, drugiego karmiła. Taki, jeżeli ktoś jest młodą matką, to pewnie wiem, znaczy niewiele młodych matek słucha, no ale powiedzmy, to wie, o co chodzi. A jak nie, to przyjrzy się młodym matkom. Po prostu jest taki moment, że po prostu ty już nie wiesz, gdzie ręce włożyć, jeszcze przychodzi ten gość. No i gość zobaczył wszystko i zachował się mega hamsko. Wyciągnął po prostu do podpisania, że przyjęła, bo żona podpisała. Dał jej tą paczkę i szybko uciekł. Szybko uciekł, ponieważ na paczce był ślad buta, prawdopodobnie jego buta. Otóż gdzieś musiał nadepnąć na tą paczkę radio, przyszło do nas zniszczone. Ham, po prostu zwykły ham. Więc, yy, bo tutaj mówię to w kontekście metafory, że ludzie yy, to straszne świnie, tak? Ktoś może tak uważać. Otóż, czy wszyscy ludzie są strasznymi świniami? Tak zdarzają się straszne świnie. Każdy z nas potrafi być co jakiś czas taką straszną świnią. Nie, nie, nic ci się nie popsuło w radio. Jednak jeżeli tak patrzysz na życie... To będziesz ludzi postrzegał w fatalny sposób. Co więcej, ponieważ sam jesteś człowiekiem, będziesz siebie postrzegał w fatalny sposób. Więc można delikatnie zmienić tę metaforę, że ludzie są jak zebry, są biali i są czarni. Nie chodzi o to, że są jeszcze Chińczycy i Indianie, który mają inny kolor skóry. Chodzi o to, że każdy człowiek jest jak zebra, czyli ma swoje białe i ma swoje czarne strony. I to już jest pewna zmiana metafory. Mo wtedy już patrzysz na życie bardziej realistycznie. Widzisz, że ludzie są różni. I oczywiście są zebry bardziej białe i są zebry bardziej czarne, jednak ciągle każdy z nas jest zebrą. Więc widzisz, metafory mogą znacząco wpływać na postrzeganie życia. Yy, powiedzmy, że ktoś do ciebie przychodzi, tak, nie zawsze możesz to zrobić. Są generalnie dwa typy ludzi, tak najprościej. Tacy, którzy mają skłonność do depresji i taki, którzy mają skłonność do kompulsji i obsesji. No i. Powiedzmy, że przychodzi do ciebie taki człowiek ze skłonnością do histerii, który raczej tylko histeryzuje i bo lubi silne emocje, chociaż często nie zdaje sobie z tego sprawy, i mówi: Nie, ja sobie palnę w łeb, po prostu wezmę pistolet i palnę sobie w łeb. I załóżmy, że to jest taki błysior, potężny błysior. I ty mówisz do niego: Ty, a wyobraź sobie, że masz taki malutki pistoleci, taki damski, jeszcze różowy, i próbujesz sobie palnąć w łeb, i nie możesz po prostu dosięgnąć dzyngla, żeby go nacisnąć, ponieważ jest takie małe wejście na damskie paluszki, a ty masz takie grube męskie palce. Nie wiem, co on zrobi, ale gdyby go to rozśmieszyło, to zmieniasz jego stan i w tym momencie możesz zacząć z nim ro normalnie rozmawiać. Widzisz, wiele razy używamy różnych metafor. Y wielu ludzi słyszało, Chociaż niewiele ludzi słuchało, a zachęcam na YouTubie jest nawet z polskimi napisami, ale o czym ja mówię? Mówię o wystąpieniu Marcina Lutra Kinga, tym słynnym wystąpieniu, które po prostu masakrycznie, ktoś, niektórzy ludzie konsekwentnie masakrycznie tłumaczą: Miałem sen. Nie chodzi o czas przeszły a nie o sen, tylko chodzi o czas przyszły i o marzenie. Czyli powinno się przetłumaczyć: I have dream, to znaczy mam marzenie. Tak? Jak się przesłuchasz tego nauczania krótkiego. To zrozumiesz dlaczego. Genialne, pełne metafor, pełne różnorakich metafor. Fantastyczne, polecam wszystkim, jeżeli nie słuchałeś, posłuchaj koniecznie. Na YouTube w dwóch częściach jest z polskimi napisami. A jeszcze jeżeli znasz angielski, to tym bardziej te smaczki różne językowe wyłapiesz. Ponieważ dzisiaj luźne refleksje o życiu, luźne jednak potrzebne, ciekawą jest rzeczą, że tym więcej jest życia w Twoim życiu. I więcej jest ruchu w Twoim życiu. Tym więcej jest życia w Twoim życiu, tym więcej jest ruchu w Twoim życiu. Dlatego między innymi dzisiaj jest akurat sobota, czyli dzień przed tym, jak słuchasz, jeżeli słuchasz w niedzielę, i zaczęło padać. U nas w Głogowie pada, tak? Pada śnieg. Widzisz, latem jest tak, że wielu ludzi więcej się rusza. I to oczywiście na i inne czynniki wpływają na to, że czujemy się lepiej. Ale w zimie między innymi to, że jest mniej ruchu, sprawia, że czujemy się gorzej. Ciekawą rzecz powiedział Marek Twain. Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić. Okej, okay, coś na pół żartem, pół serio. Biurkowa psychoanaliza, biurkowa psychoanaliza, ja akurat nagrywam audycję w większości wypadków, a na pewno dzisiejszą, na biurku u mnie w mieszkaniu i na tym biurku są różne rzeczy, nie będę opowiadał co to jest, ale ktoś opisał coś takiego, gdzieś tam na facebooku znalazłem taką kartkę, pół żartem, pół serio, coś w tym jest i czegoś w tym nie ma, ty sam zdecyduj co jest, a czego nie ma. Czytam teraz. Chaos w Twojej głowie jest dokładnie taki sam jak chaos na twoim stole. To, co trzymasz na biurku, dużo o Tobie mówi. Co tam masz? Stary bilet do kina, bo chcesz rzucić świat iluzji. Kurz, bo przestałeś się rozwijać. Kabelek, bo chciałbyś się do kogoś podłączyć. Nieaktualne karteczki, bo brakuje ci konsekwencji w działaniu. Niepiszące długopisy, bo nie umiesz się rozstać z przeszłością porządek w realu jest wprost proporcjonalny do porządku w Twoich myślach sprzątnij biurko, w myślach też od razu zrobi się czyściej czy prawda, czy fałsz, nie wiem ja co jakiś czas sprzątam moje biurko, czuję się wtedy lepiej aż do następnego razu, kiedy znów posprzątam moje biurko ale czasami warto się przyjrzeć, jest wiele rzeczy, które są naprawdę z symbolami. Metafory, o których mówiłem, to nie tylko słowa, które wypowiadamy. Metafory, o których mówię, to są też zachowania pewne, które robimy i które też coś mówią o nas i o naszym życiu. Jeżeli chodzi o życie, to życie wiąże się też z czasem. I dwie krótkie refleksje o czasie. Nigdy nie rezygnuj z celu, tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie. To jest genialna rzecz. Pamiętam, kiedyś z moim znajomym pomagaliśmy pewnej osobie, która była załamana i miała podjąć taki bezpłatny kurs, żeby odnowić swój zawód. Zastanawiała się nad tym i mówiła: A czy to jest sens, czy w ogóle nie miała jakiejś innej alternatywy. Wtedy mój znajomy powiedział: Pół roku i tak minie. I za pół roku będziesz miała odnowiony certyfikat, albo będziesz w tej samej sytuacji, w której jesteś teraz, a nawet gorszej. A teraz bardziej luźnie o czasie. Zobacz, czas jest względny. Tak? Powiedział to Einstein. Udowodnił to. Ja ci to udowodnię prościej. W łóżku jest szósta rano. Budzi cię budzik, dzwonek, budzika. Wyłączasz go. Zamykasz oczy na 5 minut. O szóstej rano na 5 minut zamykasz oczy i co? 7:45 Godzina 45, jak mordę szczelił. A odwrotna sytuacja, pokazująca, że jednak czas naprawdę jest względny. W pracy jest 14.00. Zamykasz oczy tylko na 5 minut. Na 5 minut, tak przy kąpie na chwilę, na 5 minut otwierasz oczy. Jest 14.01. Jak więc widzisz, czas jest względny. Tym, co nadaje najwięcej uroku naszemu życiu, są ludzie. Udane relacje to jest fundament szczęścia. Nieudane relacje, fundament porażki. Ktoś powiedział, to jest genialna rzecz. Szanuj ludzi, którzy zawsze znajdą dla ciebie czas w swoim napiętym grafiku. A kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz. Powtórzę. Szanuj ludzi, którzy zawsze znajdą dla ciebie czas w swoim napiętym grafiku. A kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się o tym, że ich potrzebujesz. Jako motto naszej firmy wzięliśmy słowa amerykańskiego szkoleniowca Briana Tracy'ego, który powiedział, 85% zadowolenia w życiu to udane relacje, a 15% to sukcesy zawodowe. I oczywiście w wszystkich szkoleniach rzeczach, które robimy, chodzi nam o to, żeby mieć jedno i drugie, żeby mieć zarówno udane relacje, jak i sukcesy zawodowe. Ktoś kiedyś mi zapytał, jak Brian Tracy to obliczył, ja mówię, nie wiem jak to obliczył, wiem, że on korzysta z różnych statystyk, danych i tak dalej, sprawdza to i w ogóle ma cały sztab ludzi, który na to pracuje, ja mówię, ale dla mnie to nie jest takie istotne, czy to jest 85, 80 czy 75, generalnie to jest bliskie zasady Pareto, tak, 80 na 20. Yy, więc yy, chodzi o jedno i o drugie tak Zar zarówno chodzi o to żebyś miał kogo kochać I żeby ciebie ktoś kochał i chodzi o to żebyś miał co do garka włożyć bo jednak miłości do garka nie włożysz więc jak już jesteśmy przy biznesie to niedawno się stwierdziłem że mam jakieś poglądy polityczne naprawdę człowiek to jest jednak działa przez osmozę i nasiąka tym o czym mu ludzie mówili Otóż, jak odkryłem w to, że mam swoje poglądy polityczne? To już jechaliśmy jakieś dwa tygodnie temu ze znajomymi i zaczęliśmy coś rozmawiać. Jeden z tych znajomych, właśnie, zaczyna swój biznes i doświadcza pierwszych uroków tego, jak to jest wspaniale zakładać biznes. Oczywiście jest w tym wiele wspaniałych rzeczy i wiele mniej wspaniałych. I zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem mówić, jak ja uważam o wolnym rynku i tak dalej, on miejsce. Moi znajomi otwierali oczy ze zdumienia, ponieważ zawsze wiedzieli, że ja nic nie wiem o polityce. Ja szczerze mówiąc, dalej nic nie wiem o polityce. Ja nawet nie wiem, który z Kaczyńskich zginął w Smoleńsku. Wiem, że mają dwa imiona, ale nie wiem, który, tak? Do tego stopnia, jakkolwiek, mam swoje poglądy polityczne w tym wszystkim. To najlepsze jest. I kiedy zaczęli mówić. O! A jak, a jak się nazywają te twoje poglądy? Ja mówię, Jestem libertanianinem. Mam nadzieję, że dobrze to wymówię. Więc zarys tych poglądów, które znam, bardzo, bardzo mi odpowiada, a już na pewno mi nie odpowiada to, co wyczytałem ostatnio. Wywiad pani Elżbieta Kubiak mówi tak. U nas uważa się, że biznes tworzy państwo, a urzędnicy państwowi je niszczą. Jednak to oni przygotowują wielką infrastrukturę dla życia dziennikarzy, dla życia ludzi biznesu. Gdyby nie oni, urzędnicy państwowi, gdyby nie tacy ludzie jak ja, byłby pan bez numeru dowodu i zameldowania, niech pan sobie to wyobrazi. Mój dodatek, niech pan sobie to wyobrazi. Redaktor, gdyby nie biznes, pani byłaby jednak bez pensji. Elżbieta Kubiek. To nieprawda. Wypracowuję ją jako urzędnik państwowy, wydając panu zaświadczenia, by mógł pan prowadzić działalność gospodarczą, przygotowując działkę do inwestycji itd. W sumie to ja panu zezwalam pracować. Tak, ktoś nazwał ten fragment wywiadu bezczelność. Ja powiem tak, mniej rządów w biznesie, więcej biznesu w rządzie. A przy okazji Boniek, nowym prezesem PZPN i na Facebooku kartka, podaje sobie rękę Boniek i lato były prezes i podpisane jest, lato podaje do Bońka. No mam nadzieję, że nadejdą lepsze czasy. Jakkolwiek nie wiem, ja się tego spodziewam. Oczywiście, życie to także różnego rodzaju wspomnienia. Sebastian, który napisał swój komentarz, opisując swoją sytuację, jak to miał kupić mleko, a nie dostał butelki, więc kupił chleb. Sebastian, dzięki za komentarz, fajny, miły. Jeżeli napiszesz do mnie maila, to wyślę ci moją książkę: Życie pełne pasji. Napisz do mnie maila na andrzejmałpakoach.pl. Mam nadzieję, że słuchasz tej audycji. Sebastian opowiada taką historię ja podobną z podobnych czasów. Jako mały chłopiec, kiedy byłem małym chłopcem, to właśnie przyzwyczaiłem się, że wszystko dostaje się, żyjąc w kolejkach. Więc jeżeli coś ma się dostać, staje się w długiej kolejce i się czeka. Mama mnie wysłała: właśnie, bardzo możliwe, że po coś podobnego, mleko, chleb, jakieś takie rzeczy. No i patrzę, jest lada, i dwie kasy. Przy tej ladzie, tak, i jedna kasierka, długa kolejka, przy drugiej nik nikogo nie ma, więc ja stanąłem w tej długiej. Tam ludzie kupowali mięso, wędliny różnego rodzaju i tak dalej. O, tam generalnie chyba kaszanka, parówki, tak, takie szumne hasło mięso wędliny. No jakkolwiek, kiedy ja już doszedłem, poprosiłem o mleko, o chleb. Pani mówi, no ale co jeszcze miałeś kupić parówkę czy kaszankę? No, za duży wybór to nie był. Ja mówię, że nie, nie, tylko mleko i chleb. Ona mówi, no to dlaczego tutaj stałeś? Trzeba było stanąć tam i od razu sobie kupić. Wiecie, świat wewrócił mi się do gór nogami. Mówię, jak to? Jak to? Jak miałem stanąć w tej drugiej kolejce? Przecież, jak można coś kupić, jeżeli tam nie było kolejki? Jak nie było kolejki, to nie można tak sobie podejść, stanąć i kupić. Ciekawe, nie? Człowiek z czymś wyrasta i przyjmuje za oczywiste rzeczy, które oczywiste wcale nie są. I w życiu tak jest. Przyzwyczajamy się do pewnych starych kolei, i później, kiedy coś przeczy naszej rzeczywistości, to czasami nie szukamy prawdy, ale szukamy utwierdzenia się w swoich poglądach. Ciekawa rzecz, że kiedy odkryto dziobaka, czyli ssaka, który składa jaja, to naukowcy przez ponad 100 lat, czy prawie 100 lat jakoś tak, ale w okolicach właśnie 100 lat, w ogóle nie zamieszczali go w żadnych publikacjach naukowych, ponieważ on przeczył ich teoriom. Ciekawa rzecz, nie? Potrafimy być tak. Dogmatyczni i w pewien sposób dogmatyzm nie jest zły, bo pewnych rzeczy jednak e, no codziennie nie sprawdzasz, tak? Czy, czy przyciąganie ziemskie działa, czy nie? Dzień w dzień sprawdzam, czy jak zeskoczę z łóżka na ziemię, to spadnę, czy jednak będę się unosił i polecę w stronę sofitu. Wiadomo, pewne rzeczy musimy zakładać, jednak czasami zakładamy zbyt dużo. I czasami życie jest życie, jest dynamiczne, i czasami z... za bardzo coś dogmatyzujemy. I później mamy z tym problem. Widzisz, kiedy masz czymś problem, pojawia się coś takiego jak ból życia. I życie boli. Nie da się przeżyć życia bez bólu. Jednak jedną z ważniejszych rzeczy przy tym bólu życia jest pytanie: dlaczego mnie boli? Czy to jest ból wzrostu? To jest wiesz, tak jakbyś chodził w butach, które bardzo Ci się podobały, były przydatne, potrzebne jeszcze ciągle są dobre, jednak Twoja noga urosła, czy jednak wyrosłeś już z pewnych rzeczy, zachowań, postaw, czy to jest ból, który jest dlatego bólem, ponieważ robisz coś głupiego i na przykład chodzisz boso po szkle. Więc przy bólu zawsze sobie, warto sobie zadać pytanie, dlaczego mnie boli. Zauważyłem coś takiego. Jeżeli człowiek jest bardzo przygnieciony jakimiś problemami, zdołowany, staje sobie pytania takie. Czy Bóg w ogóle istnieje? Po co mam żyć? Czy to, co robię, jest komuś potrzebne? Czy ktoś mnie w ogóle kocha? I tego typu rzeczy. To jest dobre miejsce na stawianie pytań, złe miejsce na udzielanie sobie odpowiedzi. Dobre miejsce na stawianie pytań, złe miejsce na udzielanie sobie odpowiedzi. Zapisz sobie te pytania. Często dopiero taki ból sprawia, że zadajemy sobie prawdziwe pytania. A na prawdziwe pytania, jak szukamy, znajdziemy prawdziwe odpowiedzi. Natomiast musimy odczekać swoje, aż ten ból minie żeby wtedy w mądry sposób i spokojny sposób na te pytania sobie odpowiedzieć. Oczywiście w życiu jest też ból, na który nie mamy odpowiedzi i nie będziemy mieli przynajmniej po tej stronie życia i dlatego Biblia mówi nam w Księdze Objawienia, że kiedy znajdziemy się tam po drugiej stronie życia, Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę to znaczy, że tam już łez nie będzie bólu, cierpienia, tylko radość, ale, 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 to też oznacza, że tu po tej stronie jednak będą łzy, które może nie będą do końca otarte. Nie wiem, czy to jest dla Ciebie miła wiadomość, ale no, ja tak postrzegam życie, jeżeli Ty postrzegasz inaczej, też jest w porządku. Dlatego ważne jest dla mnie, kiedy zakładaliśmy firmę Koach, nazwaliśmy ją Koach, ponieważ to mówi o praktycznej umiejętności do zdobywania bogactwa, ale mówi też o tym, skąd brać siłę. Tak? Są różne techniki, metody, sposoby, udane relacje i tak dalej. Dla mnie jedną z osób, która daje mi siłę, tak, to jest Jezus i moja relacja z Nim. Jedno zdanie tylko z Ewangelii Jana 10.10, druga część tego zdania, bo pierwsza mówi o tym, że złodziej przychodzi po to, aby kraj zażynać i wytracać. Tu chodzi o diabła, natomiast mi chodzi o drugą część. Ja, to mówię mówi Jezusowi, przyszedłem po to, aby, życie miały, aby owce miały życie i miały je w obfitości. W oryginale jest tam nawet słowo w zbytkach. Tak, obfite życie, czyli przynoszące radość, satysfakcję, pokój, szczęście i spełnienie. Ja wierzę, że mimo tych wszystkich trudności, przeciwności, yy, można przeżyć wartościowe, udane życie. I w takim życiu też jest miejsce na ból. Temat bólu jest ważny, ból nas rozwija, ale tylko dobrze przeżywany ból, a nie źle przeżywany ból. Trochę o tym bólu, bo myślę, że to on jest ważny temat. Nie chcę go spłycać krótkością wypowiedzi, jednak chcę parę rzeczy zaznaczyć. Są takie rzeczy w moim życiu, na które kiedy patrzę teraz, kiedyś mnie bardzo bolało, że pewnie ludzie opuścili moje życie dzisiaj, uważam, że to była jedna z najlepszych wydarzeń, jakie mnie mogło spotkać w życiu. To jedna rzecz, a druga rzecz, dlaczego? No, bo wiesz, jeżeli jesteś takim towarzystwie i musisz udawać głupszego niż jesteś, żeby cię inni akceptowali, no to, sorry, winę tu. A druga rzecz, są takie wydarzenia w moim życiu, których do dzisiaj nie rozumiem, jednak odpuściłem sobie to, że muszę je rozumieć. Ok, na koniec coś ciekawego, ale jeszcze trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, naprawdę całym sercem zapraszam na szkolenie zamożny i zadowolony. Jeżeli spełnisz pewien warunek, możesz jeszcze je dostać w bardzo promocyjnej cenie, w chwili obecnej cena jest 550 zł, możesz je dostać nawet za 450 zł, ale, ale musisz to do mnie napisać. Celem tego szkolenia jest, żebyś w czasie dwóch dni, których Adreko, czy człowiek, który założył kilka spółek i ma kilka nieruchomości e, oraz ja, żebyśmy pomogli ci. W tym jak rozwinąć swoją firmę, jak założyć swoją firmę, jak funkcjonować ze swoją firmą, a jednocześnie w relacjach z ludźmi mieć to 85% i 15%. Czyli być zadowolonym i być zamożnym. Stąd tytuł tego szkolenia. Więcej na mojej stronie www.koach.pl Druga rzecz, jeżeli masz firmę i chcesz sobie zrobić jeszcze koszty jakieś w tym roku i chciałbyś zdecydować na jakieś szkolenie, które poza tym, że zrobić sobie koszty może Ci w czymś pomóc, napisz do mnie. Trzecia rzecz. Ogłaszam, że to, co napisane jest, a przynajmniej powinno być, mam nadzieję, że będzie, pod tytułem audycji, tak? Tytuł audycji Życie jest jak? I powinno być napisane coś w stylu, że jeżeli napiszesz swoją metaforę pod spodem, to metafory, które uznam za takie, które mi się najbardziej spodobały, dostaniesz w prezencie moją książkę Życie Pełne Pasji ogłoszenie wyników następnej audycji. A teraz na koniec chcę się podzielić z Tobą pewną historią. Pewna rodzina z okolic Zielonej Góry to jest takie zagłębie grzybowe, dużo lasów, dużo grzybów. Bardzo często grzyby zbierała i nauczyli się robić fantastyczne rzeczy z tych grzybów. Któregoś dnia zaprosili swoich znajomych ze Śląska, przyjechali. Posiedzieli w jeden dzień, na drugi dzień rano wstali, pozbierali grzyby. Potem zrobiło fantastyczny obiad, jedzono ten obiad. I ci gospodarze mieli kotkę, którą niedawno gdzieś tam do nich przypamiętała i tą kotkę też nakarmili grzybami. Po pewnym czasie gospodarz wychodzi i zanosi. Wszystkie naczynia do kuchni, patrzę, a ta kotka leży tam i zdycha. Przerażony dzwoni do weterynarza, a mówi, co się działo z kotką, co jej robić. Weterynarz mówi, a od czego to może być? On mówi, no chyba od tych grzybów. Wy też jedliście te grzyby? No tak, cały obiad był z grzybów. A weterynarz mówi, wiecie co, kotkę już sobie odpuśćcie, wszyscy na pukanie żołądka. No chcąc, nie chcąc, bardziej nie chcąc niż chcąc. Pojechali, obiad był przepyszny, czuli się dobrze, no ale... Kot ma wrażliwszy żołądek, więc lepiej skorzystać z mądrej rady weterynarza. Przyjechali, pukanie żołądka, nic przyjemnego. Wrócili do domu, przychodzą, patrzą co z kotką. A kotka ma młode kotki, okociła się. Tak, po co opowiadam tą historię? Ponieważ często jest tak, że w życiu coś uznajemy, że przedśmiertelne drgawki, a tymczasem to są bóle narodzin czegoś nowego. Czasami człowiek rozpacza, bo coś się kończy, jednak tak naprawdę jest to, jak patrzę z perspektywy czasu, jest to fantastyczna rzecz, bo właśnie rodzi się coś nowego, czego być może jeszcze w tej chwili nie widzisz. Więc może warto w chwili, kiedy jest trudno, powiedzieć sobie: Okej, okay, nieraz było trudno, płakałam, a dziś się z tego śmieję, więc teraz będę się śmiał, nawet kiedy jest trudno. I takiej radości na co dzień ci życzę. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Iha! Yeah! Słuchacie kontestacji.